Dzień dobry. Dziś, kiedy mówimy Powązki, automatycznie kojarzy nam się cmentarz powązkowski, aleja Zasłużonych, Jerzy Waldorf i listopadowe kwesty na rzecz ratowania zabytków powązek. Ale Powązki to coś znacznie więcej. To na przykład historia ogrodu księżnej, ale i historia jej osobistej tragedii. To też na przykład Niemy świadek porwania króla Stanisława Augusta. Poniatowskiego. I cienie tych wydarzeń możemy spotkać w tym miejscu do dziś. Na taki spacer Was teraz zapraszam. Jak zawsze, kody czasowe są w opisie tego filmu wraz z bibliografią. A jeśli doceniasz to, co robię, to możesz mi postawić kawę także z linku, który znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam. Zanim jednak przejdziemy się po ogrodzie księżnej Izabeli, dwa słowa o cmentarzach powąskowskich, bo jest ich kilka i są świadectwem pewnego ciekawego zwrotu w myśleniu, jaki dokonał się w XVIII wieku, ale po kolei. Jeśli ktoś oglądał moje poprzednie filmy, to być może pamięta, że w Warszawie mieliśmy m.in. cmentarz na tyłach dzisiejszej katedry. Pamiątką po tym cmentarzu jest ta figura maryjna. Taki cmentarz był też przy kościele świętej Anny, tu gdzie dziś jest ta kolumienka z figurą maryi z dzieciątkiem. Umieszczanie cmentarzy przy kościołach ma swoją długą tradycję i stoi nawet za tym pewna myśl teologiczna. Niemniej. Miasta się rozrastały, a miejsca na cmentarzach zaczęło brakować. Dochodziło nawet do tego, że zwłoki chowano w pozycji pionowej, aby tylko pochówek był przy kościele. Od XVI wieku, a już z pewnością od wieku XVIII z zachodu idzie nowy wzorzec. Likwiduje się cmentarze miejskie, a właściwie śródmiejskie na rzecz. Podmiejskich. Jednak w Rzeczpospolitej taki pochówek nadal wydaje się pohańbieniem. Niemniej w 1781 roku księża misjonarze z krakowskiego przedmieścia, czyli z kościoła Świętego Krzyża, zakładają na terenie swojego folwarku cmentarz nazwany Cmentarzem Świętokrzyskim. I to jest teren przy dzisiejszym kościele Świętej Barbary w Śródmieściu. Tę niechęć do pochówku z dala od kościoła, o której wspomniałem wcześniej, przełamuje dopiero biskup Gabriel Wodziński, który każe się pochować na cmentarzu świętokrzyskim ku ogromnemu zdziwieniu ludzi. Przez pół wieku złożono tu ciała około 130 tysięcy osób, w tym m.in. Elżbiety Grabowskiej, kochanki i domniemanej żony króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oraz Adama Ponińskiego, który jest bohaterem, czy raczej antybohaterem, obrazu Matejki Rejtan, Upadek Polski. To jest ten jegomość cały na czerwono, wskazujący ręką drzwi, czy rosyjskiego żołnierza w drzwiach. Gdyby był konkurs na patrona wszystkich rodzimych zdrajców politycznych i degeneratów, to Poniński wygrałby w cuglach. Dość wspomnieć, że był on marszałkiem, chyba nawet nielegalnym, ale jednak marszałkiem Sejmu Rozbiorowego. Zresztą siedział w kieszeni Rosji. Poza tym kradł, brał łapówki, defraudował pieniądze jezuitów, i tu kolejny oftopik Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej, w którym upamiętniamy powstanie Komisji Edukacji Narodowej to też dzień, w którym w pewien sposób upamiętniamy kradzież majątku zakonów, w tym zakonu jezuitów. Ale to jest zupełnie inna historia. Poniński był też pijakiem i hazardzistą, zresztą skończył dość marnie, bo dosłownie w warszawskim rynsztoku. Niektórzy z bohaterów tego obrazu matejki jeszcze nam w tej historii wrócą, m.in. książę prymas Michał Poniatowski. Cmentarz świętokrzyski zamknięto w 1836 roku, a pamiątką po czasach, gdy był tu cmentarz, jest kaplica świętej barbary i napis nad wejściem oczywiście po łacinie mówiący, że jest tu cmentarz z własną kaplicą przy parafii Świętego Krzyża, zapanowania króla Stanisława Augusta itd., itd. A w katakumbach kościoła są też tablice, czy niektóre z tablic nagrobnych z tego cmentarza. I teraz, o ile cmentarz świętokrzyski nie był formalnie poza miastem, bo jak widzimy, jest wewnątrz okopów lubomirskiego, ale był jednak no, w pewien sposób na uboczu, jakby poza mm, zwartą zabudową. Natomiast stare powąski, założone 7 lat po cmentarzu świętokrzyskim, są już za linią okopów lubomirskiego. Jeśli zrobimy sobie zbliżenie mapy, to widzimy, że cmentarz powązkowski jest za okopami i za rogatkami powązkowskimi. A jeśli już podróżujemy palcem po mapie, to idąc ulicą powązkowską, natrafiamy na krawędzi tej mapy na dziwny twór, ponieważ ewidentnie jest tu jakiś teren zielony, jest jakaś rzeka, wyspa, i tutaj nam ta mapa się urywa. Ale jeśli popatrzymy na inną mapę, właściwie to jest złożenie dwóch map. To od lewego dolnego rogu widzimy stare powąski i idąc powązkowską mijamy posiadłość doktora Aleksandra Johna, do niej wrócimy. Mamy wieś Powąski. Wieś powąski jest znana od średniowiecza, wtedy nazywała się Mostki. Prawdopodobnie ta nazwa pochodzi od mostków nad rzeką Rudawką. Samą rzekę Rudawkę widzimy tu w prawym dolnym rogu. Nazwa powąski jest. Późniejsza i pochodzi od drąga do przyciskania siana na powozie, czyli od pawązu. Ale to, co nas interesuje, to rezydencja księżnej Izabeli Czartoryskiej. Jeśli sobie rzucimy okiem na inną mapę, no też niestety nie najwyższej jakości, to ewidentnie widzimy dwie wyspy i prawdopodobnie sztucznie spiętrzoną wodę. Są tu jakieś stawy, rozlewiska. I żeby lepiej się zorientować na mapie, gdzie jesteśmy jakby we współczesnym mieście, to u dołu jest ulica Powązkowska, a ten las przy powązkowskiej też u dołu mapy, to dzisiejsze powązki wojskowe. Więc gdybyśmy stanęli plecami do bramy powązek wojskowych, no to patrzylibyśmy właśnie na rezydencję ogród księżnej Izabeli Czartoryskiej. Chronologicznie najpierw była tu rezydencja księżnej, a potem cmentarz Stare Powązki, bo prace nad ogrodem trwają od 1771 roku. Użytkowanie tego miejsca datujemy na 1774 rok, a Stare Powązki, cmentarz, jest założony w 1790 roku. Ale ta bliskość ogrodu i cmentarza jest źródłem dwóch legend. Pierwsza legenda mówi, że Szymanowscy, którzy byli właścicielami tych terenów, nie lubili się z czartoryskimi, i to akurat prawda, więc ofiarowali ten grunt na cmentarz, żeby zepsuć czartoryskim widok. No to akurat nieprawda. Druga legenda wiąże się z dość bujnym życiem um, uczuciowo-erotycznym Izabeli czartoryskiej. Otóż, ponoć młody przedstawiciel Szymanowskich kochał się w Izabeli, ale księżna nie była łasa na jego pieniądze i na brak kochanków nie narzekała, bo między innymi jej kochankiem był sam król Stanisław August Poniatowski, więc odrzuciła zaloty młodzieńca. I w akcie zemsty, bo miłość i nienawiść oddziela czasem cienka granica, założył on cmentarz, żeby duchy zmarłych straszyły Izabelę. Tak czy inaczej, Izabela Czartoryska zakłada na powązkach być może pierwszy ogród krajobrazowy w Polsce. Co prawda łazienki datuje się na 1764 rok, ale tam sprawy melioracji zabrały jeszcze 20 lat. No i mamy bratową Izabeli, też Izabelę, tylko że Lubomirską, która zakłada mokotów od francuskiego Monkoton, czyli moje wzgórze, ale Lubomirska grzęźnie w problemach prawnych. Ogród Czartoryskiej w Powązkach to letnia rezydencja podmiejska. Izabela przebywa tu od maja do września przez 20 lat. Rezydencją miejską Czartoryskich jest natomiast Pałac Błękitny, który dziś niszczeje tuż pod oknami warszawskiego ratusza, co jest bardzo smutnym widokiem. Zwłaszcza, że to pałac z wielką i piękną historią. Z tego, co wiem ZTM, który tu kiedyś był, ja jeszcze pamiętam, że kupowałem tu bilety miesięczne. Otóż ten ZTM zaniedbał remontów i teraz pałac jest w rękach prywatnych i właściciel procesuje się z miastem o pieniądze. Tak czy inaczej bardzo smutny obrazek w centrum Miasta, więc lepiej popatrzeć na ten pałac oczami kanaletta. Myliłby się jednak ten, kto twierdziłby, że powązki Czartoryskiej to po prostu rezydencja podmiejska czy kaprys bogatych ludzi. Ogród powązkowski był bowiem bardzo przemyślanym założeniem. Sama Czartoryska była też autorką książki pod tytułem Myśli różne o zakładaniu ogrodów. Przejdźmy się zatem ze starych powązek do ogrodu księżnej Izabeli Czartoryskiej. Po drodze mijamy taki ciekawy obiekt, który nie pasuje do niczego wokół, czyli jest albo z innego czasu, albo z innego miejsca. Balustrady wykute z żelaza z takim motywem harfy pochodzą z lat 30. XX wieku, z wiaduktu powązkowskiego. Ocalało powoli tylko 8 takich przęseł. I te, te ostańce były cudem uratowane przez warszawianistów. Ponieważ miały trafić na złom, ale ostatecznie zarząd dróg miejskich zgodził się, żeby postawić je tutaj, gdzie teraz stoją. I niestety był jakiś wypadek w tym miejscu. I od wielu, wielu miesięcy wygląda to tak, jak teraz widzicie: to jedno przęsło jest uszkodzone i no tak wisi po prostu. Wiem o tym, bo przechodzę tędy do pracy i serce pęka patrząc na to dziadostwo. Idąc dalej, mijamy tablicę informacyjną, że była tu willa doktora Johna. Brzmi jak tytuł telenoweli, ale chodziło o osobistego lekarza wdowy po Fryderyku Michale, wuju Adama Czartoryskiego. Jeśli pamiętacie początek filmu i plan, na którym pokazywałem tę willę, to właśnie dotarliśmy w to miejsce. Willa powstała między 1771 a 1777 rokiem, więc powiedzmy równolegle z ogrodem czartoryskiej. I nie za bardzo wiemy, jak wyglądała, bo jedyne jej przedstawienie mamy z XIX wieku. Zresztą odsyłam w bibliografii poniżej do szerszego opisu tego miejsca, którego dokonał. Przewodnik po Warszawie i jednocześnie archeolog bardzo interesująca pozycja. Z tego co wiem, tu też odkrycia tych fundamentów willi dokonali ochotnicy, zanim wszystko zostało przykryte przez dzisiejsze osiedle żoliborz artystyczny. Na szczęście udało się zrobić dokumentację tego miejsca i postawić tę tablicę informacyjną. W końcu docieramy do ogrodu księżnej Izabeli, i miejsce to było nazywane polskimi Atenami, bowiem księżna kazała ustawić tu między innymi ruiny, no co prawda raczej rzymskie, ale zawsze. Udało się nawet ustalić, że były to przedstawienia północnej części Forum Romanum i to Forum Romanum, tak jak to miejsce wyglądało za czasów księżnej Izabeli czartoryskiej. Jak już wiecie, były dwie sztuczne wyspy: mniejsza, gdzie mieszkała księżna, dzieci i służba, i większa z parkiem. Był młyn, karczma, folwark, połowa ze 100 hektarów była przeznaczona pod uprawę, była trzoda, bydło, kurniki, pasieka, cegielnia itd. Wszystko zgodnie z duchem epoki i pewną modą. Na wychowanie dzieci zgodne z naturą, którą lansował Jean-Jacques Rousseau, który swoją drogą, swoją piątkę dzieci oddał do przytułku, ale to jest zupełnie inna historia. W każdym razie, Izabela mieszkała w tym domku, który teraz widzicie. To nie wygląda spektakularnie. Ale jeśli była potrzeba bo nie zawsze tak było ale jeśli była potrzeba to księżna sprowadzała meble z pałacu błękitnego i było tam jakby luksusowo. Mamy świadectwo, które yy, mówi nam tak: cytuję: Z zewnątrz każdy szczegół sprawia wrażenie mieszkania jakiejś szczęśliwej rodziny wieśniaczej. Wewnątrz zaś wszystko jest niezwykle kosztowne i nacechowane dobrym gustem. Zapytacie, cóż tam robiono? Otóż z pewnością czytano, ponieważ uratowały się 42 tomy poezji angielskiej, z pewnością wystawiano sztuki, zresztą Izabela miała naturę aktorki. Tu widzicie przedstawienie teatrzyku marionetek autorstwa Jana Piotra Norblina i ta postać nam też za chwilę wróci, ale też pracowano. Oddajmy głos Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu, który był synem Izabeli i to wiemy na pewno, bo ojcem raczej nie był książę Czartoryski, ale carski poseł, Nikołaj Repnin. Niemniej Adam Jerzy wspominał to miejsce w taki sposób, cytuję: Każde z dzieci miało swoją chałupkę i ogród, a w środku na wzgórzu był dom większy mojej matki. Moja matka ustroiła te miejsca ruinami była tam wyspa i młyn i grota na wyspie i stajnie na kształt dawnego amfiteatru. Każda chałupa miała swoje godło. Moja siostra Maria miała ziębę z napisem wesołość. Mnie dano gałązkę dębową z napisem stałość. Na domie mojej matki była kura z kurczętami. Nad domem siostry Teresy kosz z różami białymi i napis dobroć. Wszystko układu i pomysłu mojej matki. Wstawaliśmy rano. Śniadanie było u naszej matki, czasem u Wolskiej. Później się rozchodziło pracować w swoich ogrodach. Żeby dopełnić obrazu powązek, trzeba dodać, że bywali tam król, magnaci, dygnitarze, a w czasie festynów powązki były otwarte dla wszystkich. Tę idylle przerwała tragedia, kiedy na przełomie 1779 i 1780 roku w Pałacu Błękitnym od ognia z kominka zajęła się sukienka córki Izabeli, czyli Teresy. Wiemy, że płonącą córkę ratował wcześniej wspomniany Norblin, ale dziecko na skutek poparzeń zmarło. Izabela była wtedy w połogu, a urodzona córka Gabriela także zmarła po kilku dniach. Mamy świadectwo tamtych wydarzeń w pewien sposób, czyli epitafium Teresy Czartoryskiej z katakum Świętego Krzyża w Warszawie. Co ciekawe, w tym pełnym żalu wspomnieniu córki nie ma wspomnienia ojca dziecka. W każdym razie Izabela coraz rzadziej bywała od tego wydarzenia na Powązkach. W końcu, jak wiemy, Czartoryscy przenoszą się do Puław i tam mamy do dziś Muzeum Czartoryskich. I romantyczny ogród. Zanim jednak czartoryscy sprzedali powązki w 1796 roku, to przeszła tędy historia. I mieliśmy bitwę pod powązkami z 1794 roku, gdzie na tym odcinku dowodził Jan Henryk Dąbrowski, broniący Warszawy przed Prusakami. I była to bitwa dla nas zwycięska. Niestety bitwa ta zostawiły ruiny dawnego ogrodu Izabeli. Ale Powązki wiążą się z jeszcze jednym wydarzeniem, mianowicie z porwaniem Stanisława Augusta Poniatowskiego przez konfederatów barskich 3 listopada 1771 roku. Długo to porwanie nie trwało, bo król odzyskał wolność już 4 listopada, czyli w liturgiczne wspomnienie świętego Karola Boromeusza. I nie jest to przypadek, że kościół na powązkach ma za patrona świętego Karola Boromeusza, jest bowiem list prymasa Poniatowskiego, nazwisko nie jest tu przypadkowe, gdzie uzasadnia taki wybór patrona tego miejsca. Zresztą nasz książe prymas, którego okoliczności śmierci są dość ciekawe. Do dziś mamy taki wierszyk w Warszawie z tamtych czasów, cytuję: Książe prymas zwąchał linę, wolał proszek niż drabinę. Koniec cytatu. Otóż ten książe prymas spoczywa na powązkach w katakumbach i jest to jeden z najstarszych zachowanych pochówków w tym miejscu. Chociaż jeśli się dobrze poszuka, to można znaleźć i pochówki starsze. W każdym razie król chciał odwiedzić chorego wuja Michała Fryderyka Czartoryskiego w pałacu Paca. To dzisiejsze Ministerstwo Zdrowia. Po odwiedzinach miał albo wrócić do Zamku Królewskiego, albo jeszcze jechać do swojego kuzyna Adama Kazimierza Czartoryskiego. I na miodowej, mniej więcej w tym miejscu, czyli między Pałacem Branickich a Pałacem Biskupów Krakowskich, zostaje porwany. Porywacze wiozą króla obok arsenału, przekraczają okopy Lubomirskiego. Tu król gubi ozdobny trzewik, a dostaje but z cholewą, który mamy do dziś w Muzeum Czartoryskich, tak jak i koszulę, w której król był porwany, i kilka innych gadżetów. Zresztą ten but miał być głównym bohaterem pomnika, ale to zostawiam na boku. Porwanie króla to też dość tajemnicza historia, bo do dziś nie wiemy do końca, kto za tym stał i jak to miało wyglądać. Króla raczej nie chciano zabić, a tylko zmusić do abdykacji na rzecz któregoś z Wettynów, i tę historię Konfederatów barskich też zostawiam na boku. Prawdopodobnie porywacze mieli jechać na Bielany, ale król przekonuje niejakiego kuźmę gdzieś na Marymoncie, na wysokości metra, słodowiec. Swoją drogą nazwa słodowiec pochodzi od młyna słodowego, bo robiono tam piwo. Stąd odbiera króla Gwardia Królewska. Na powązkach zaś w tym czasie trwają przygotowania do stworzenia ogrodu, więc porwany król musiał w ciemności jechać od rogatek przy okopach Powąskowską i skręcić na Marymont właśnie przez teren ogrodów. Co zatem zostało z powązek czartoryskiej? Wspomniałem o rzece Rudawce, która została spiętrzona. Tej rzeki już prawie nie widać. Mówię prawie, ponieważ płynie sobie jeszcze tu i ówdzie na powierzchni, na przykład na Bielanach. Natomiast jej pozostałością, jak i pozostałością po całej podmokłej historii tego miejsca, jest dzisiejszy park Olszyna. Niektórzy widzą pozostałości po Rudawce czy po stawach Księżnej Izabeli w tych zagłębieniach wzdłuż dzisiejszej trasy AK i być może mają rację. Z pewnością mamy jednak osiedle Rudawka oraz takie ulice jak Sybilli czy Izabeli. Do niedawna mieliśmy jeszcze na Elbląskiej gimnazjum Księcia Adama Czartoryskiego. Po reformie gimnazjum zlikwidowano, więc i ten patron znikł był. Mieliśmy też ulice. Czartoryskich, która także nam zniknęła. Niemniej do lat 70. XX wieku yy, ostała nam się budowla zwana czarnym dworem. Z dworem to nie miało wiele wspólnego, gdyż była to obora stylizowana na gotyk. Zatem przejdźmy się teraz krok po kroku, palcem po mapie, śledząc te zmiany. Pierwsza mapa przedstawia to miejsce mniej więcej 100 lat po sprzedaży powązek. I widać, że na wyspie budują się już domy, a napis po prawej stronie yy, mówi, że jest tam czarny dwór. W 1912 roku powstaje cmentarz żołnierzy rosyjskich, czyli późniejsze powązki wojskowe, a w 1916 roku powązki zostają włączone do Warszawy. A na mapach zaczynają nam zanikać stawy. Lata 20, czyli niepodległość, rzuca się nam w oczy duży podpis Czarny Dwór. Jest też ulica Czartoryskich i stawy jeszcze są na mapie. W latach 30. planowano na terenie Czarnego Dworu zbudować osiedle, co zakończyło się fiaskiem. II wojna światowa przynosi oczywiście zniszczenia, ale czarny dwór zostaje zachowany, natomiast w 1945 roku nie ma już śladu po willi doktora Johna. Zostaje tylko jeziorko obok. A stawy księżnej Izabeli wyglądają teraz jakby kopane od linijki, co zapewne było zasługą wojskowych. Za chwilę zniknął nam z map. Na zdjęciu widać też czarny dwór to ta budowla w kształcie litery L na tyłach szkoły przy Elbląskiej. W latach 50. znika ulica Czartoryskich i zostaje zastąpiona ulicą Dolnośląską i tak nazywa się y, dziś. Na tej mapce warto jeszcze odnotować ulicę Trębeckiego. To ta ulica idąca niejako w dół od Powązkowskiej. Trembecki był piewcą piękna Powązek Izabeli Czartoryskiej i ta ulica pokazuje nam, gdzie była willa doktora Johna. Wciąż jednak widzimy Czarny Dwór i historyczną nazwę odnoszącą się do przeszłości tego miejsca, czyli Izabelin. W latach 70. ginie czarny dwór. Czyli ostatni z budynków z czasów Izabeli, stojący przy Dolnośląskiej 12, a jego miejsce zajmuje boisko szkolne. I to jest chyba ostatnie zdjęcie resztek zabudowań Czarnego Dworu. Jeśli się dobrze przyjrzycie, to za tym parterowym domkiem zobaczycie charakterystyczny dach szkoły przy Elbląskiej. Jest opis tego miejsca pochodzący z jednej z pierwszych polskich powieści kryminalnych pod tytułem Rycerze Czarnego Dworu, romans warszawski. Akcja książki rozgrywa się w Czarnym Dworze oczywiście, wtedy największym skupisku opryszków na Powązkach. Książka jest z 1888 roku i tak opisuje to miejsce. Cytuję. Jak licha klitka drewniana, przegniła, brudna, w pół zapadła w ziemię, pełna szczerb i wyłomów. Zmurszała wiekiem i zda się co chwilę gotowa runąć i obnażyć swój czarny, zawilgocony i chropowaty ślad na ścianie wykwintnego pałacu, do którego nie bacząc na estetykę przylgnęła z pokorą. Tak błotny, brudny i nędzny. Stoi sobie pod Warszawą, tuż przy powązkach, śród pola mały folwarczek z pozorem miasteczka, i ciszą swoją w podziw wprawia turystę, który już tutaj pragnąłby dosłuchać się ech wielkomiejskiego gwaru: to czarny dwór. Jest tam coś w rodzaju willi w stylu gotyckim, jest na niej nawet data z zeszłego wieku. Ale takie to drobne, takie skromniutkie, że nie dziwmy się posesorom, którzy zameczek z biegiem czasu przekształcili na browar, a dziś na zwykły dom mieszkalny. Dom ten, położony nad piaszczystą, szeroką drogą, wiodącą od rogatki powązkowskiej w ukos na prawo, stał się właśnie zaczątkiem całej dzielnicy. Podmiejskiej. I tu kończymy nasz spacer po powązkach, które, jak starałem się pokazać, są czymś więcej niż tylko historią cmentarzy. Do następnej historii.